Dzień dobry, witajcie w kolejnym filmiku o portretach tarotowych. Dzisiaj zgodnie z życzeniem jednej z osób, które pisało się pod komentarzem któregoś mojego filmu o portretach tarotowych, chciałabym opowiedzieć Wam o Jakubie Józefie Orlińskim. Jest to bardzo młody człowiek, urodzony w 1990 roku, który jest uzdolniony artystycznie. To jest tancerz, również śpiewak, ale no nie jest znany szerszej publiczności, dlatego że nie wykonuje muzyki popularnej, nie śpiewa muzyki popularnej, tylko określony gatunek, nazwałabym to no, bardzo artystyczny, niosący przesłanie, ma bardzo również piękny głos. Przygotowując się do tego filmu, obejrzałam kilka propozycji w internecie, jak wygląda jego śpiew, jak wygląda jego taniec. Wiecie, Jakub Orliński pochodzi z bardzo utytułowanej rodziny artystycznie. Nazwisko Orliński na pewno mówi Wam coś, jeżeli nie, no to poszukajcie sobie informacji. I jego rodzice, i jego dziadkowie, i mają za sobą karierę artystyczną czy działalność w tej dziedzinie. No i on, jakby to powiedzieć, chcąc nie chcąc, wyrastał w tej atmosferze i chyba nie jesteśmy zdziwieni, albo przynajmniej ja nie jestem zdziwiona, że po prostu przesiąknął tą atmosferą i chciał iść w tym samym kierunku. No dostał, słuchajcie, talent i wokalny, i talent cielesny, nie wiem jak to nazwać, to znaczy wyczucie rytmu, tak? Chodzi mi o to, to jest dość ważne w tańcu, no i kreatywność. On ma bardzo, słuchajcie, ciekawy portret tarotowy, oczywiście nie powiem mu wszystkim, wiecie z jakiego względu, z takiego względu, o którym mówiłam Wam, o Idze Świątek, odsyłam Was do tamtego filmu. Te dwie osoby są bardzo młode, mają całe życie przed sobą. Jak zrealizują portret tarotowy i to, co dostali od wszechświata pod daną datą urodzenia, tak, jakie tam karty są w tym portrecie tarotowym, to jeszcze dzisiaj nie wiemy, jak oni przepracują to wszystko, jak zrealizują te karty i jak będą... czy pójdą tradycyjnie archetypowo, zgodnie z tymi kartami, czy może będą chcieli z tym walczyć. W jaki sposób w ogóle oni to do tego podejdą, tego nie wiemy. Dlatego ja nie chciałabym tutaj, w tym filmie, tak samo jak w filmie o Idze Świątek, prognozować czegokolwiek, tylko po prostu powiedzieć o tym, co Jakub Orliński ma w swoim portrecie, na zasadzie stwierdzenia faktu. Natomiast jak on to wykorzysta, to chyba będziemy musieli poczekać paręnaście albo parędziesiąt lat i odnieść się do jego portretu tarotowego, kiedy większość życia będzie miał za sobą i wtedy będzie dokładnie widać, w jaki sposób przepracowuje te karty, czy je realizuje. Ja tak się zastanawiałam, słuchajcie, gdzie w tym portrecie jest jego talent i wokalny, i ten rytmiczny, taneczny, i nie znalazłam takiej jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ spodziewalibyśmy się, żeby ten talent wokalny wiązał się z głosem, tak? Żeby inspiracja była gdzieś na przykład w karcie księżyca czy w karcie gwiazdy. Owszem, on kartę gwiazdy ma w swoim portrecie, ale nie ma karty księżyca. Słuchajcie, to też nie jest, to jest trochę coś innego niż na przykład pisarstwo, bo nie dziwię się, że na przykład Ken Follett, od
odsyłam Was do filmu o Kenie Follecie i Krasimirze Bogdanowej. Tam w portrecie tarotowym był księżyc. I księżyc bardzo przydaje się i jest wręcz konieczny u osób, które tworzą słowo pisane, czyli tworzą fabułę. W wypadku Kena Folletta to będzie pisarstwo, tak, proza. Więc ten księżyc jest w pewnym sensie konieczny. Umiejętność wejścia w świat nierealny i kształtowania go. Ken Follett idealnie ten księżyc realizuje. Natomiast Jakub Orliński nie ma karty księżyca, dlatego że jego śpiew, jego taniec jest innym rodzajem kreacji. On nie musi tworzyć jakiejś fabuły, tak? To, co ma w swojej głowie, w swojej podświadomości, intuicji, no właśnie wenie twórczej, nie musi tego przekładać na słowo pisane, na to, aby tworzyć atmosferę wokół swojej twórczości, aby widz wszedł w jakiś wszedł w jakąś scenę. Widza w wypadku twórczości Jakuba Orlińskiego ma poruszyć emocjonalnie jego śpiew, jego taniec. Ewentualnie, słuchajcie, z tańcem wiąże się choreografia, czyli pod tym względem możemy to rozpatrywać, że układanie, tak, tej choreografii, aby powiedzieć coś więcej, dać przesłanie widzowi, czy wskazać to przesłanie, jakie artysta, w tym wypadku Jakub Orliński, chce przekazać, co ma na myśli, albo dać dowolność interpretacji, ten księżyc w pewnym sensie brakuje tutaj tego księżyca. Ja nie wiem, czy Jakub Orliński sam tworzy na przykład swoją choreografię, czy po prostu ma jakiegoś trenera. No, musi mieć tak czy siak trenera, żeby trenować swoje ciało, tak? Być sprawnym fizycznie do tańca. Natomiast kreacja tańca, na przykład tak jak to miała w swojej praktyce zawodowej Krystyna Mazurówna, chyba zrobię też jej portret, obliczę jej portret. Zobaczymy, czy ona ma tam gdzieś księżyc. U Jakuba Orlińskiego brakuje, tak? Czegoś takiego, takiej twórczości w choreografii. No dobrze, ale ja tak gadam, a jeszcze nie wiecie, co chcę powiedzieć o konkretnych kartach, które on ma w swoim portrecie. On ma na pozycji misji życiowej kartę gwiazdy. Jak wykonać tą misję ma Słońce i jak pracować z misją ma kartę Głupca. Gwiazda daje nam właśnie zmysł artystyczny, wrażliwość artystyczną, tak? Ale to jest inna wrażliwość niż księżyc. To jest taki jakby naturalny talent, słuchajcie, takie czytanie nieznanego tekstu i czy nawet w obcym języku i od razu rozumienie, o co chodzi, ale rozumienie nieświadome, nieumysłowe, tylko emocjonalne, ale też na zasadzie wrażliwości, tak, empatii, postawienia się na miejscu, powiedzmy, autora i rozumienie tak, o co mu chodziło. Jak wykonać misję ma kartę Słońca, jak z tą misją pracować, czyli gwiazda razem z głupcem, jak pracować z misją, to są ciągle nowe, świeże pomysły. To są odkrywanie nowych lądów, że tak to nazwę, czy nowych dziedzin w ramach tego, co on robi, albo zupełnie nowej dziedziny, bo głupiec też bardzo chętnie będzie zajmował się czymś więcej, chcąc poznać inną część tej samej dziedziny, w której się porusza do tej pory, więc on będzie miał do tego predyspozycję i
Może się okazać, że za parę lat zajmie się czymś innym, ale w ramach działalności artystycznej, bo coś innego go będzie pasjonowało. Nie wiem, czy to będzie śpiew, czy to będzie taniec, czy to będzie, nie wiem, granie na jakimś instrumencie, czy on ma również talent, powiedzmy, tak jak jego przodkowie, manualny do malowania, rysowania, być może również, więc może jeszcze nas zaskoczyć, to znaczy zaskoczyć osoby, które będą śledziły jego karierę, tak? Albo mogą się tego spodziewać po tym, co ja teraz powiem, że on po prostu zajmie się czymś nowym, żeby się nie nudzić, bo głupiec potrzebuje również nowych bodźców, nowej inspiracji w tej gwieździe. I może się okazać, że nie chcę powiedzieć, że on będzie skakał z tematu na temat, ale będzie chciał dotykać i poznawać coś nowego, tak? I zobaczcie, głupiec nie jest osobą, która jest, która ma jakąś wiedzę za sobą, to znaczy wiedzę gruntową, jaką on tam ma, tak? Natomiast głupiec wchodzi jak w masło w nowe dziedziny życia bez przygotowania i nie ma kompleksów kompletnie. I Jakub Józef Orliński będzie robił podobnie, mimo że on na przykład wcześniej nie poruszał się swobodnie w danej dziedzinie artystycznej i będzie chciał zacząć w niej działać, to nie będzie miał kompleksów, że on nie zna od podszewki tego. Bo ta gwiazda będzie dawała mu zrozumienie, takie wiecie, nazwijmy to górnolotnie, od sił wyższych, takie połączenie, można powiedzieć, czakry korony z siłami wyższymi, że on będzie wiedział, o co w tym po prostu chodzi. Jakie on ma jeszcze, słuchajcie, karty, które są bardzo mocne, naprawdę to są bardzo mocne karty. I mówią też, tutaj już wskazują konkretnie na bycie elastycznym. On ma na wnętrzu kartę śmierci i na zewnątrz ma również kartę śmierci, więc to idealnie pasuje do tego, co powiedziałam przed chwilą. Zajmowanie się różnymi dziedzinami i dojrzewanie wewnętrzne w miarę upływu czasu, kiedy będzie poznawał nowe, czy pasjonował się nowymi dziedzinami artystycznymi, w ramach tego oczywiście jak działa. Chociaż ja nie sądzę, słuchajcie, żeby, bo śmierć na przykład w niektórych sytuacjach może mówić o tym, że człowiek diametralnie zmienia swoje życie, ale ja nie sądzę, żeby on nagle rzucił to, co robi i został księgowym. Nie, to nie jest taki portret tarotowy, żeby on zajął się, powiedzmy, jakąś przyziemną dziedziną życia. Taką, żeby, nie wiem, gromadzić dobra albo czuć się bezpiecznie, gromadząc te dobra, tak? Nie, ta gwiazda mu na to nie pomaga, ta wrażliwość artystyczna. I śmierć na wnętrzu i śmierć na zewnątrz może mówić o tym, że on będzie co jakiś czas pokazywał nowe twarze publiczności, w ogóle światu. Może się okazać, że też zmieni, słuchajcie, styl zewnętrzny. Tu nie chodzi o bycie kapryśnym, tylko tu chodzi o to, że jakiś projekt artystyczny będzie wymagał od niego bardzo głębokiego zaangażowania też wewnętrznego, który będzie powodował zmiany jego wewnętrzne, a przez to zmiany wyglądu. O karcie śmierci opowiadałam Wam dawno temu, także też mówiłam w tym kontekście i tutaj jest właśnie przykład na to. Odsyłam Was do mojego filmu o karcie śmierci na dowód, że nie opowiadam głupot, tak? Wtedy nie opowiadałam głupot i tutaj jest w portrecie Jakuba Józefa Orlińskiego namacalny na to dowód. Podwójna śmierć na wnętrzu i na zewnętrzu będzie mówiła o tym, że jest duże prawdopodobieństwo zmian wewnętrznych, a przez to zmian zewnętrznych w jego wizerunku. Owszem, to może również wiązać się z wymogami danego projektu. Muszę wyglądać tak i tak w danym projekcie, to znaczy, nie wiem,
tańczyć jako quasi-modo, powiedzmy, tak? No i wygląd zewnętrzny będzie wtedy dostosowany do postaci literackiej, jaką jest quasi-modo. Ale również jego rozwój artystyczny może spowodować, że w miarę upływu czasu po prostu jego wizerunek może się zmienić, bo on po prostu jako człowiek też regularnie będzie transformował wewnętrznie. Śmierć jest no, zmianą świadomości, zmianą emocjonalną i bardzo silnym dojrzewaniem. Bardzo silnym dojrzewaniem. Co on jeszcze ma w swoim portrecie tarotowym, co sądzę, że no tutaj pokuszę się o małą prognozę. Słuchajcie, on ma maksymalne możliwości do osiągnięcia, gdy wykorzysta potencjał, kartę cesarza i kapłana. W ogóle tego cesarza ma również z karmy i kapłana, co robi bardzo dobrze bez udziału świadomości. I ja myślę, że ten cesarz razem z kapłanem nie wydarzą się u niego tak od razu. To znaczy tak za chwilę, za 2 lata, 5. Myślę, że w miarę upływu czasu, kiedy on będzie mu lat przybywało metrykalnie, on stanie się jakimś punktem odniesienia, czy autorytetem, albo osobą, nie wiem, na przykład może być wykładowcą, albo może być prekursorem czegoś, co kolejne pokolenia będą kontynuowały. I on w karcie cesarza i kapłana będzie miał jakąś ugruntowaną pozycję w jakiejś tam danej dziedzinie, którą będzie się zajmował, w której będzie, powiedzmy, prekursorem albo wytyczy nowe standardy. I cesarz razem z kapłanem nie mówią o... No przede wszystkim nie są to karty młodości, to są karty wieku dojrzałego, albo bardzo, nie powiem, że późno senioralnego, ale na pewno po 40, po 50. Więc w tym czasie, kiedy on będzie metrykalnie w tym wieku, myślę, że będzie kimś w rodzaju profesora, kimś w rodzaju osoby, do której przychodzą młodzi ludzie po wytyczne, poradę, po wskazanie kierunku. To jest taka ugruntowana pozycja, tak? Ale nie dana na pstryk, jestem znany z tego, że jestem znany, tylko za tym stoi praca. Praca człowieka i zdobycie doświadczenia na swojej własnej skórze. Myślę, że tak. Poza tym, słuchajcie, on ma, on będzie potrzebował, czy potrzebuje już ludzi wokół siebie, ale nie mówię, że tłumów, tylko osób, u których będzie szukał wsparcia, bo jak radzi sobie ze stresem, ma kartę kochanków i co działa na niego na silnej podświadomości, również kochankowie. Więc on będzie potrzebował, żeby zrealizować jakiś projekt albo przedyskutować jakieś przedsięwzięcie, on będzie potrzebował przedyskutować to z ludźmi. Pomimo tego, że on na pozycji świadomości ma kartę eremity, więc on też potrafi indywidualnie, samoistnie, bez drugiego człowieka dążyć do celu, ale on i tak będzie potrzebował drugiego człowieka do, nie wiem, jako reakcji na jego działanie, weryfikacji tej reakcji, czy weryfikacji swojej inicjatywy, swoich działań, jako informacji zwrotnej. Mam nadzieję, że rozumiecie, o czym mówię, bo są tacy ludzie, którzy wiedzą dokładnie, czego chcą osiągnąć, nie potrzebują konsultacji z drugim człowiekiem, w ogóle nie potrzebują, nie wiem, jakiegoś doradcy. I tak naprawdę odbiór tego, co robią, ma być dokładnie taki, jaki oni sobie wymyślą. Natomiast osoba, pomieszanie
eremity z kochankami mówi o tym, że ja wiem, co chcę osiągnąć, wiem, jaką drogą chcę pójść, ale potrzebuję tej drugiej osoby czy kilku osób jako, jako takiej, takiego narzędzia, które odbije reakcję do mnie, które da mi informację zwrotną. I Jakub Józef Orliński będzie na pewno tak postępował. On po prostu do pewnego momentu będzie potrzebował sam coś zrealizować, a od pewnego momentu będzie potrzebował drugiej opinii, drugiego punktu widzenia. Co on tutaj jeszcze ma, słuchajcie? Ma na negatywie kartę sądu ostatecznego, to znaczy na strachach, traumach i tak dalej. I sądzę, że ta jego historia rodu, to znaczy to drzewo genealogiczne, jego przodkowie, żyjący czy nieżyjący, którzy są znani albo coś osiągnęli, może mu ciążyć. Bo ja nie widzę tutaj w tym rozkładzie, żeby on chciał iść na przekór i zrywać totalnie ze swoimi przodkami czy historią rodu, ale to nazwisko, które on nosi, będzie cały czas czuł jakiś oddech na plecach, że to zobowiązuje, że on musi na coś, no nie ma właściwie tak dokładnie pokazane w jego portrecie, że on musi na to zasłużyć, czy zapracować, czy pokazać, że samo nazwisko nie daje mu karty wstępu wszędzie. Ale to nazwisko, ten jego ród i osoby bardzo utalentowane jako jego przodkowie no będą go zobowiązywały do czegoś i myślę, że bo na pewno nie teraz, jak człowiek jest młody, to inaczej myśli, inaczej postępuje, ale w miarę uzyskiwania dojrzałości być może zmieni zdanie na ten temat, ale to nazwisko i ten jego ród cały czas będzie mu, jeżeli nie tak w 100% przeszkadzał, ale może mu w jakimś sensie ciążyć. Nie wiem, myślę, że to po prostu też pośrednio wysnuwam wniosek, że będzie chciał zasłużyć na coś. Czy na uznanie właśnie u starszych przodków swoich, czy na pokazanie, że jestem godnym kontynuatorem tego nazwiska, tak? W ramach oczywiście działalności artystycznej, bo ja nie mówię tutaj o jego życiu prywatnym. Co jeszcze on ma, co on chyba wydaje mi się, że musi na to uważać. Strefa skłonności destrukcyjnych u niego to jest karta mocy, więc on bardzo musi uważać na swoje ciało, bo podobnie jak u Krasimiry Bogdanowej w filmie o moim poprzednim filmie, myślę, że jeśli intensywnie będzie trenował, tak, czy no w tańcu w tym wypadku, nie w sporcie, ale w tańcu, to po prostu w pewnym momencie jego ciało będzie odmawiało posłuszeństwa. Myślę, że on na to bardzo będzie musiał uważać, żeby... Natomiast biorąc pod uwagę inną kwestię, nie jako kartę mocy, jako ciało, to on może mieć skłonności do dyktowania też warunków ludziom innym. I znaczy nie w takim sensie byciem autorytarnym, tylko niesłuchaniem tego, co mają mu do powiedzenia inni. Z jednej strony on będzie potrzebował tej informacji zwrotnej, natomiast jeśli na przykład okaże się, że coś jest nie po jego myśli, człowiek, tak, proszony o opinię inny, mówi mu coś innego niż on sobie założył albo sobie umyślił, to może te dobre rady albo to inne zdanie drugiego człowieka pacyfikować, bo to nie współgra z jego wizją, tak? Na tym może właśnie to jest pozycja strefa destrukcyjna, więc nie zawsze może na tym dobrze wychodzić.
Dobrze, to chyba było wszystko, dlatego że znowu się rozgadałam, słuchajcie, i znowu wyszło prawie pół godziny. Dziękuję Wam za uwagę, dziękuję, że wysłuchaliście i zostaliście ze mną do końca. Wszystkiego dobrego i do następnego. Na razie.